Generalnie jesteśmy od poniedziałku, no taki standardowy, tygodniowy praktycznie obóz. No jak to na obozie, praca, odpoczynek, praca, jedzenie, spanie i tak dalej, także wszystko to, co ma nam pomóc optymalnie przygotować się do sezonu. I myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem. Pojawiają się, że tak powiem, pierwsze trudności z chodzeniem po schodach, czyli znaczy, że praca jest wykonywana solidnie, rzetelnie i generalnie myślę, że jeszcze można powiedzieć, że jesteśmy na półmetku obozu. Warunki mamy bardzo dobre, nie ma się do czego przyczepić, chociaż wiadomo, mimo tego, że jest aura mocno śnieżna i zimowa. Ale jak widać, nawet jakbyśmy pojechali do Turcji, to tam też jest taka aura teraz, więc myślę, że nikt tutaj z nas nie narzeka na Wolę Chorzelowską i każdy po prostu zakasa rękawy i pracuje. Dobra, a jak ogólnie atmosfera na obozie? W ogóle z kim jesteś w pokoju, nie? Jestem w pokoju z moim kolegą, którego już znam parę dobrych lat, z którym razem byliśmy w internacie Zagłębia Lubin, czyli z Pawłem Oleksym. Standardowo jestem z Pawłem gdzieś tam na wyjazdach razem w pokoju, także myślę, że dogadujemy się i jest to takie, myślę, że raczej ani Paweł tego nie chcemy zmieniać, chociaż spytajcie Pawła. I generalnie atmosfera jest no taka jak zazwyczaj u nas była, no jest po prostu nie ma chyba takich atmosfer za dużo w klubach piłkarskich i cieszmy się z tego i pielęgnujmy to. Na wielu obozach już byłeś, z różnymi klubami też ekstraklasowymi. Są jakieś duże różnice, które teraz zauważasz tu obecnie w Stali Rzeszów? Nie, byłem nawet w tym samym hotelu, w tym samym miejscu z ekstraklasowym Górnikiem Łęczna, więc jakby, no tak jak mówię, no warunki mamy ekstraklasowe i już tylko od nas zależy, czy przyłożymy się do pracy, czy nie, a na razie się przykładamy i mam nadzieję, że ta runda również będzie nasza.